Woda jest tu tak niebieska i lśniąca. Musimy kiedyś iść się wykąpać. Jestem robotem. No cóż, woda i ja to skomplikowane. Miejmy nadzieję, że kiedyś się dogadacie. Ja bardzo lubię wodę. I raczej tylko ty. Ale wracając, tutejsze wyścigi to droga drabka i kończynowe kopalnie. Tak, mamy dwa wyścigi i panią Grażynę, Maxa Szybkiego, czyli poważnych przeciwników. Cześć, tu Krakus, tak przy okazji. I jestem tutaj w paruwie poszukiwaczy. Zrobię kilka wyzwań i ruszymy do wyścigu. Albo tutaj, albo tutaj. Zobaczymy, gdzie będziemy bliżej. Dobra. Tu gdzieś jest jakieś wyzwanie. Jeśli popłynę... Tutaj łapałem delfiny, tutaj łapałem delfiny. A, to jest to wyzwanie. Nie, to tego nie będę robił, bo to już kiedyś robiłem i tu trzeba driftować. Bo może się kiedyś dowiem, jak to zrobić, ale jeszcze nie dziś. Tutaj coś jest, serpentynowy slalom. To... Aha, to jest... Czyli to już robiłem, bo też chodzi o... trójdopalenie. Ten serpentynowy slalom też robiłem. Też chodzi o drift. I też jakoś nie bardzo mi zaliczało ten drift. Muszę nad tym popracować. Ale nie, co to jest? Czy to jest? Siedzisz w swojej łodzi. Do palenia i skoków często, okej. Znowu złoty medal. Od razu za pierwszym razem. Interesujące. A tutaj mamy jakieś wyzwanie. A to już zrobione. A to już zrobiłem. Też. Ale tu się coś pojawiło. Co to jest? A, to jest wyścig. Dobra. Ale tutaj coś jest, tak? Bieg przez płotki. A nie, to też. A, wiem. Znam. Pamiętam. Bieg przez płotki. A coś mi się teraz pojawiło. Driftuzela. Tam jest klockowa kołomija. A, ten wyścig już zrobiłem. Dobra. Okej. Okay. Po ziemi i po wodzie. Mam nadzieję, że to nie są kolumny nośne. Dowiedzieć, o co tu chodzi. Od tego pływaka. Okay. Skakać łodzią nad gejzerami, już przejeżdżać samochodami naokoło. Aha, czyli mam wybór. Albo tak, albo tak. Okay.
ale super. Ale no buja. Ojej, ojej, ojej. I to jest najgorsze, że się te gejzery nie zawsze tutaj pojawiają. Właśnie. Problem jest, że... Problem jest ze zmieszczeniem się później w tę bramkę. Mam 46 sekund, a 43 jest. To jest spokojnie do pokonania. Ładny przejazd. 40 sekund, 57. Na srebrny medal. Aż sprawdzę. Zablokowałem się. Okay. Odblokowałem się. Ile... Trzeba nas złoto. Sekund, a ja to zrobiłem w 40 coś, więc no, gdzieś tam złoto kiedyś jest możliwe. O, delfiny mi pomagają. Dobra, co tu jeszcze mamy? Drift to Zela. Tutaj jest klockowa kołomyja. Przypominam sobie tylko. Uwaga. To są te okolice, gdzie jeździłem w tych kamieniołomach zbierając złote rzeczy. Aha. Klockowa kołomyja zrobione mam. Czy nie, nie zrobione mam. Dzikie stworzenia. Aha, dzikie zakręty będą. Okej. Okay. Zobaczymy. Nieźle mi wyszedł ten zakręt. A ten już gorzej. Dobra. Aha, czyli to jest takie krótkie. Jest srebro.
na złoto 15, a 15,76, więc tutaj złoto jest całkiem możliwe. Ale 100 prób mi wystarczy. Wierzcie mi, 100 prób mi wystarczy. Dobra. Podejrzewam, że tutaj też będzie sporo wyzwań, zanim tu dojadę. Jedziemy na wyścig koniczynowe kopalnie. Gdzie on jest? Tam. Garaż. I co tu jest? Odkrycie. Kogo mam odkryć? Cześć dziewczynko, ciebie nie będę odkrywał. Dusia. Okej. Okay. A tu nagrać psa. Piękno ci wszystko opowiem. Znowu ścigam delfiny? Tak jak kiedyś ścigałem te rakiety, pamiętacie? W ogóle one przecież... Okej, mam jedno. Cud, żeby to złapać. Musi być kompletnie przypadek, to nie zależy nic od umiejętności. Gdzieś tam przypadkiem skoczę i... Go nie widzę. Byłem blisko, ale niewystarczająco blisko. Zaczaiłem się na niego tutaj. Liczyłem, że akurat się uda. Czekam na niego tutaj. Będzie przeskakiwał? Jeszcze tutaj?
Co? A co to chodzi? Czyli sprytem. Można było je wstąpić. Cudo z ciebie! Naklejka rajdowiec. W sumie mógłby sobie naklejać te naklejki. I to ława. 17 poziom. Co my tu mamy? Mamy... Wężowe wody. Tak się nazywa ta miejscowość. Ciekawe... O, już widzę, że jest wyzwanie jakieś. Spokojnie. Jednolistna kończyna. Co to jest? Steven Seagal? Nie, Sabina Skoczek. Ogarnij tę nowiutką drogę. Wykonaj trzy okrążenia tej pętli. Raczej nie dam rady zejść do 21. Co to za rajd jest? Max Szybki jest moim rywalem. Koniczynkowe kopalnie. Ale... O, ale nie mogę brać w nim udział. Muszę najpierw wziąć udział w tym rajdzie. No to ciekawe. Nie możesz się ze mną ścigać, dopóki nie przetestujesz moich zestawów odrzutowych. Mój wyścig, moje zestawy, moje zasady. Nie możesz za mną przestrzeni. Najmniej 35 drzew. O, to jest ciekawe. To jest coś innego wreszcie. Pochwal co najmniej 35 drzew. Na srebrny medal. Mogę spróbować, no ale to nie wydaje mi się, żeby to... Okej, 25 już zdobyłem, więc jest możliwe.
ale jadę dalej. Jadę do wyścigu. W ogóle fajne widoczki są w tej grze, nie wiem czy zauważyliście, ale naprawdę przyjemnie się rozejrzeć dookoła. Fajnie zaplanowana ta gra pod każdym względem. Ej, bo ja się trochę oddaliłem od wyścigu. Dzięki temu czuję się młodą i na czasie. Strażnika goździkowa. Etopierynę mi tutaj zapoda. Jak ją rozwali głowa. Dobra, no to próbujemy z panią Grażynką. Droga drapka. W wielu wyścigach najtrudniejsze części są na końcu. Tymczasem pokręcona od samego początku droga drapka łamie wszelkie zasady. Skoro o zasadach mowa, rozmawialiśmy z Grażynką Gaźnikową i zdradziła nam kilka swoich. Mieliśmy nie ruszać się z kabiny. Poprosiła też o ciepłe mleko punktualnie co godzinę. Powiedziała też, że możemy pytać o co chcemy, ale potem opowiadała nam tylko historię o swoich kotach. Teraz wiemy więc to, czego kierowcy dowiedzą się wkrótce. Grażynka zawsze ma rację. Dobra, zobaczymy, co potrafi Grażynka Gaźnikowa. Tu jest jakiś skrót, oni... Aha, górą pojechali, dobra. Sprytnie. O, pojechali mi... jeszcze co nieco potrafi. Wspaniale! Ile on musi wziąć lekarstwo? Wow. Jesteś na prowadzeniu! Na razie! No i od razu za pierwszym razem. O, jeszcze dostałem strzała od jakiegoś mruczka z tyłu. Coraz lepiej mi idzie w tych wyścigach. O, jaki kotochód dostałem, uliczny kotochód. Nie ze statystyki.
Grażynka Gaźnikowa pokonana. Zepchnąłem ją na 5. miejsce. Przyjechała dopiero 7 sekund po mnie. Nie ma lekko, nie ma litości. I kolejna flaga zdobyta. Dawaj, dawaj, flaga. Niech to kłaczek, przegrałam. Najdroższy. Ona ma tylko swoje koty i wygrywanie. A teraz, tylko koty. Daj do myślenia. Kiedyś miała też flagę z szachownicą, ale teraz, kiedy mamy ją my, arena Wielkiego Klocka w parowie poszukiwaczy jest już na horyzoncie. Tutaj kolejne wyzwanie. Pełno tych wyzwań dookoła. Droga drabka zrobiona. Mam koniecznowe kopalnie. Ale żeby je odblokować, to muszę zrobić jakieś wyzwanie dla tego gościa. Muszę się dowiedzieć, o co to chodzi. Ale to będzie wszystko w następnym odcinku, jak się domyślacie. Jeden wyścig na odcinek. Także droga drabka zrobiona. A na B nawet. Ciekawe. A, bo jestem na B, tak? Chyba o to chodzi. No. A w następnym odcinku kolejne wyzwania tutaj w tej okolicy i spróbuję się dowiedzieć, jak przystąpić do koniczynowych kopalni wyścigu, który został tutaj do wygrania przeze mnie. Na co zapraszam i tutaj, jak widzicie, pełno zadań się pojawia. No. Także do zobaczenia. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Pozdrawiam gorąco. Cześć.